Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście, według funkcji, godności i urzędu, Panie Burmistrzu, z dniem 1 stycznia bieżącego roku Włotowice stały się najmniejszym miastem w naszym województwie śląskim. Na tę okoliczność marszałek województwa śląskiego, pan Jakub Chełstowski, skierował na rzecz państwa i na państwa ręce list. Pozwolą państwo, że w towarzystwie pana sekretarza Dariusza Ptasia, dobrze państwu znanego mieszkańca powiatu zawierciańskiego, odczytam ten list. Pan Adam Szmukier, burmistrz miasta i gminy Włodowice. Szanowny panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej we Włodowicach, zwołaną z okazji odzyskania praw miejskich. W ramach jej obrad radni przyjmą uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2023 rokiem odzyskania przez Włodowice praw miejskich. Pragnę złożyć na ręce pana burmistrza szczere podziękowania za tę cenną inicjatywę i przekazać słowa szacunku wszystkim mieszkańcom Włodowic. Historia Włodowic dała prawo o samostanowieniu oraz własnej drodze rozwoju. Uroczysta sesja będzie doskonałym momentem na podsumowanie przemian społecznych, gospodarczych i kulturalnych Włodowic. To również sposobność do zwrócenia uwagi na potrzebę zaangażowania jeszcze większych pokładów obywatelskiej aktywności w ramach samorządów naszego województwa. Głęboko wierzę, że podejmowane przez władze miasta decyzje będą służyły propagowaniu idei samorządności. Życzę wszystkim radnym pomyślnej realizacji podjętych inicjatyw, aby państwa praca dla wspólnego dobra przynosiła publiczny pożytek i stanowiła ważne spoiwo lokalnej społeczności. Wszystkim mieszkańcom Włodowic życzę, aby kolejne lata były dla ich miasta okresem stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Z wyrazami szacunku marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Drodzy państwo, ja pozwolę sobie jeszcze kilka słów od siebie jako radna sejmiku województwa śląskiego, również jako samorządowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem. Kilka słów. Panie burmistrzu, chylę czoła przed panem, przed Radą Miasta i całą społecznością gminy Włodowice za tą determinację, upór w dążeniu do tego, żeby dzisiaj państwo mogli świętować po 153 latach nabycie, odzyskanie praw miejskich. Przed państwem nowe możliwości, zarówno w sferze życia gospodarczego, jak i społecznego, kulturalnego. Będziecie państwo mogli sięgać po środki unijne, przed nami nowa perspektywa. Panie burmistrzu, pozostaje mi tylko życzyć siły, jeszcze większej determinacji. Gratuluję wszystkim państwu. A wam, droga młodzieży, która zasiada tutaj na górze i obserwuje tą dzisiejszą wyjątkową i uroczystą sesję, życzę, by się wam dobrze tutaj żyło, byście nie opuszczali swojego rodzinnego miasta, tylko tutaj zakładali swoje rodziny i doczekali się spokojnej starości. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję pięknie, panie burmistrzu, za zaproszenie. I mam nadzieję, że niebawem do zobaczenia. Na pańskie ręce składam list. Panie sekretarzu, zapewne pan będzie chciał coś od siebie również powiedzieć. Szanowni państwo, akurat ze względu zawodowych miałem możliwość obserwowania tego, co działo się tutaj we Włodowicach przez ostatnie 20 lat. Pracowałem w Urzędzie Gminy i gratuluję panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu, radnym Rady Miejskiej, sił wytrwałości w tym dążeniu do tego, żeby Włodowice stały się coraz piękniejsze. Wspaniale się rozwijają, a dzisiejszy sukces, jakim jest odzyskanie praw miejskich, jest
jest podsumowaniem Państwa wysiłków. Gratuluję i w moim sercu pozostanie życzliwość ze strony Państwa i ze strony mieszkańców. Życzę mieszkańcom i Państwu wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.